Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy na kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Batman Arkham Origins! Tym samym, przeglądając tę serię, dopełnimy całą historię Batmana, jaka aktualnie jest w serii Arkham. Choć, niestety, bądź nie, Arkham Origins nie jest stworzone przez studio Rocksteady, a przez studio Ubisoft, ale WB Montreal, Warner Bros. Montreal, Ubisoft na pewno nie byłoby więcej znaczników. Nevermind. Więc ta seria, historycznie jest to prequel praktycznie do wszystkiego. Arkham Origins dzieje się tak naprawdę jeszcze przed Arkham Asylum, jeśli chodzi o historię oraz o czas. Batmana niestety, bądź stety, też dubbinguje inny aktor, nie pamiętam dokładnie jaki, ale to wynika z tego, że ta gra powstawała w czasie między Arkham City i Arkham Knight. I jako, że właśnie to nie Rocksteady robiło tę część, no to Kevin Conroy... Tak, Conroy, nie został zaproszony do udzielania głosu Batmanowi. Nie powiem, troszeczkę szkoda, że nie, ale z drugiej strony to się dzieje kilka lat wcześniej, więc... Nie, głosu się to nie da wytłumaczyć zmiany, ale dobra. Wiesz, no ludzie sądzili, że nie będzie konacji z Batmanem, nie? Rocksteady jednak robiło Arkham Knight, ale to, że... Powiem tak, to, że tutaj Kevin nie został zaproszony, to nie jest nic złego, bo pomimo tego sam aktor naprawdę zrobił dobrą robotę, jeśli chodzi o głos Batmana właśnie w Arkham Origins. Tak więc, bez przedłużania, rozpocznijmy. Tak, wiem. Konto, to później. Dalej. No i mamy fabułę. Jest tryb online. Niestety, mimo iż bardzo chciałbym wam to pokazać i być może nawet z wami zagrać, żebyście chcieli, no to nie jest to niestety możliwe, ponieważ serwery do tej gry zostały wyłączone chyba w 2015, jeśli się dobrze myślę. A przez to niestety jakieś 5 do 10 trofeów jest nie do zrobienia, bo właśnie są one związane z postępami w właśnie trybie online. To szkoda, że tych trofeów nie usunięto, skoro online nie działa, no ale trudno. Skarb w grze to jest też do online troszkę, ale też jeśli chodzi o takie specjalne rzeczy, na przykład inny strój Batmana, albo... No dobra, głównie tylko strój. W sumie tak sobie czeknął to... A tak, to jest tylko to, więc dobra, nie. Dziękuję. Dobra, szybkie opcje jeszcze tego zobaczę. Opcje gry. Sterowanie lotem nie jest odwrócone, batarangiem tym bardziej nie jest odwrócone. Wspomaganie widoku może być. Odpowiedzi jest spoko. Dobra, grafika. Wszystko jest spoko z tego co widzę. Dobra, więc nie ma czego zapisywać. Dźwięk, efekty. Muzykę bym tak troszeczkę obniżył. Efekty w sumie też, ale dialogi chcę mieć na full. Napisy w razie WTŻ zostawię, więc będziecie mieli. Sterowanie to wiadomo tylko to. Wydaje mi się, komputera tego nie chcę robić teraz, więc dobrze. Rozpocznijmy naszą przygodę w Batman Arkham Origins. Na nowej grze, uwaga, te dwa tryby dalej, czy nowa gra plus, to wiadomo, to jest po prostu nowa gra, tylko przechodzimy jeszcze raz, tylko po prostu jest trudniej. Noc to ja.
Jezu, jest trofeum, żeby przejść na tym trybie właśnie też grę. I kurwa... to jest naprawdę ciężkie. Bo tryb noc to ja... To przechodzenie gry... Powiedzmy na nowej grze plus. Czyli jest trudno, nie widać w ogóle znaczeń ataku. Trzeba obserwować, co robią przeciwnicy. Na bazie tego się domyślić, ile, co, jak konkretnie skontrować, albo czy unikać, itd., itd. Ale... Tryb noc to ja jest związany z permanentną śmiercią. Jeśli zginiemy na trybie noc to ja, zaczynamy całą grę od początku. Nie ma tutaj żadnej opcji typu checkpointy ani nic. Wszystkie checkpointy są wyłączone. Zginiemy niezależnie gdzie. Wszystko jedziemy jeszcze raz. No a tryb wyzwań, no to wiadomo, po prostu mamy mapki i sobie przechodzimy. Choć osobiście powiem wam, że mapki w każdym Batmanie, dopóki nie odblokujecie wszystkich gadżetów, nie warto ich przechodzić. Więc dobrze, rozpocznijmy główną fabułę. Normalny czy trudny? W sumie przeszedłem Arkham Origins i na tej wersji, więc w sumie dla mnie to nie do końca jest różnica, więc... Zacznijmy na trudnym. Może będzie właśnie ciekawie, bo... Czemu by nie? Such thing as a Batman. Captain Gordon! Captain Gordon! Commissioner Lowe! No further questions! No further questions! All units, code 10 at Blackgate Prison. Communication is down, possible 211. Delta 6-4, en route. Dispatch 5-9, confirm code 10, this is a breakout. Suspect identified as Black Mask. Repeat, code 10 suspect is Black Mask. Commissioner Lowe is being held captive. Repeat, Commissioner Lowe is 701. Proszę, bardzo płynne przejście do rozgrywki. Looks like Black Mask entered the prison here. I need to find Commissioner Lowe before it's too late. No i lecimy właśnie z rozgrywką. Także... Kurde, rzadko mi wychodzi ten ślizg. Thing is, you ain't gonna live to find out. Sorry, Black Mask can't leave no loose ends right around. What are you waiting for? If you're gonna do it, get it over with. Hey, it's not every day you get to kill a warden. I'm gonna enjoy myself. No, to jak widzicie, na start mamy kilka gadżetów, mianowicie pazur, batarang, zdalnie sterowany batarang, wybuchowy żel, deszyfrator sekwencyjny oraz kulkę dymną. Bardzo są fajne, a jak widzicie, jeszcze sporo gadżetów dojdzie. No, sporo. 2, 4, 6, 8 gadżetów nam jeszcze dojdzie w trakcie... 8? Nie, 7, przepraszam. 7 dojdzie w trakcie gry, z czego co najmniej 3... Zgarniemy sobie za walki z bossami. I... Będzie ogólnie ten.
też dostępne. Mapkę wam na szybko pokażę. Mapka normalnie się aktualizuje w miarę tak, jak ją przechodzimy. No i wiadomo, jest to fajnie zrobione. Tutaj już mamy drugie piętro, ale jeszcze go nie widzimy, no bo nie weszliśmy do niego. Dwa są, jak widzicie, zakładki są jeszcze niedostępne. To się po tym prologu, powiedzmy, odblokuje. No i dalej mamy tutaj modyfikacje oraz bazę danych. To myślę pokażę wam kiedy inny. Chociaż w sumie, dobra, streszczenia nie będę pokazywał, bo to jest po prostu takie o. Jak widzicie, takie wycinki po prostu z fabuły, nie? Ale profil mogę pokazać, więc zobaczmy. Batman, czyli prawdziwe nazwisko. Bruce Wayne, strażnik w Gotham, niebieski kolor oczu, czarne włosy, 1,88 m wzrostu i masa ciała 91 kg. Serio, ma 91 kg? No, pewnie mięśnie mu tyle dodają. Tam macie notki oraz profil. Proszę. Tutaj Bruce Wayne, czyli właśnie alter ego Batmana, czy właściwie po prostu Batman. Tylko to jest właśnie w cywilu. Tutaj informacje. Alfred, czyli kamerdyner Bruce'a. Znaczy aktualnie Bruce'a, a ogólnie od właśnie rodziny Wayne'ów. No i czarna maska. Roman Sionis, król bezprawia z Gotham City. No, bynajmniej póki co. Choć wiadomo, Joker ma swoje 3 grosze tutaj w tej grze też wtrącić. Fun fact, jeśli dobrze obserwowaliście, nie co to pokazałem na moim odcinku pierwszym z Arkham City, ale widać tam właśnie jak się przechodzi jako Bruce, zanim jest ta gadka ze Strange'em i tym jednym z strażników tego Tigera, wiecie, zanim przejdziemy obok Deadshota, to chwilę wcześniej widać, że czarna maska tak się walczy z nim z krzesełkiem i dostaje potem prądem, nie? Widać go tam. Nie pamiętam, czy to pokazam, ale jeśli nie, no to wspominam. Dobra, to tyle. No to idziemy dalej. No, please, not a call! Oh, I'll kill you, all right. But by the time I do, that eye won't be the only thing you're missing. What is that? Behind you! Oh, come on. Expect me to fall for that? I mean, try something original. Back off! Z czym do ludzi, człowieku? No! Stay away! Get back! I'm warning you! Don't hurt me! I heard the rumors, but you're not supposed to be real! You tore this place apart. I don't know what it is, it's huge! Where is Black Mask? I don't know. He's here for Commissioner Loeb. Maybe one of his men knows where he's headed. No i na pewno ktoś wie. What was I supposed to do? He threatened my family. He was going to... I don't have time to discuss this, but you and I both know that doesn't make what you did right. No to jest prawda akurat. Dobra, idziemy dalej. Mamy Loeba. Gillian B. Loeb, komendant policji. Póki co. No, podstępny, dogomnie skorumpowany komisarz policji, nietykalny ze względów politycznych, podobno związany z najważniejszymi rodzinami mafijnymi w Gotham. To wam poczytam, bo to jest dość ciekawe. Chociaż Gillian Loeb to polityk i policjant, jest także bolączką Gotham. Rządzi miastem jak herszt kryminalnej bandy, a podlegający mu oficerowie wprowadzają w życie jego zasady. Szczególnie blisko współpracuje z porucznikiem Brandenem i jego grupami SWAT, które bez wahania używają broni. Pod rządami Loeba w mieście zapanował względny spokój pomiędzy gangami. Spokój, dzięki któremu mogli wypracować przewagę nad zwykłymi ludźmi, żyjącymi i pracującymi na ich terenie. Dopóki Loeb zachowuje władzę, mają ją także kryminalne bandy. A, czekaj, kogo tam jeszcze zaminąłem? A, naczelnika. Martin Joseph, naczelnik więzienia, głowa rodziny bez powiązań z kryminalistami, bardziej zainteresowany korzyściami politycznymi, jakie może przynieść jego praca, niż obowiązkami. No i tutaj już dla was jego profil. Lecimy dalej w takim razie. Ktoś coś powie? No, dużo to nie pogadali. These are Black Masks, men. I'll make them tell me where I can find Black Mask. Dobra. Pierwsza walka w takim razie. No to zapraszam. Oj!
Kurde, niestety... Nie wyszło mi to, co chciałem, czyli właśnie ten knockout na glebie. To jest drobny bój, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o... Może właśnie, nie lubię... Lubię dobijać ich z tego, ale strasznie nie lubię, jeśli... Nie lubię tego używać, jeśli jest kilku wrogów, nie? Jeśli wiecie, o co mi chodzi, nie? Ja pierdzielę. Hono. No. Teraz tego nie dobijemy. Dlatego musimy przesłuchać. Ale właśnie to jest ta bolączka używania tego do bicia, bo to jest dobre. Zwłaszcza kiedy macie mapę walki. Na bach walki to dobicie na ziemi jest naprawdę bardzo punktowane. Tylko niestety użycie tego w dobrym momencie jest trudne. Where's Black Mask? How the hell should I know? I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. Screw you! I don't have time for this. Okay, okay. He said he's to the execution chamber. With Loeb. Smart move. Now you get to take a nap. To mnie bawi, starze, że wszyscy tak kurde skaczą, nie? Do Batmana, ale i tak wiedzą, że nie mają z nim szans. No to po co tak skaczą? A drone. That doesn't belong here. Wonder who's controlling it. Kurde, wzięła mi się ta, kurde. Kamera zablokowała. Teraz mogę tego użyć, bo jestem fajnie oddalony. Ty jak tego wystrzeliło? Widzieliście to? Co tu się stało? Masakra. Ragdoll. No, dość często będziemy tutaj właśnie korzystali między innymi z grappling hooka. Ale dość często. O, patrzcie tam na górę, widzicie? Poznajecie go? Look like that's what got you into this mess in the first place. Kurde, nie ta kombinacja. Kurde, drugi trigger, nie prawy, tylko lewy. Mi potrzebny. Don't hurt me. Please. Chłopie, weź się gdzieś schowaj lepiej. Kurde! Chciałem, żeby przegadali całe, bo oni, to mnie wkurza strasznie, że oni mają taką, wiecie, strasznie ten kamerzysta Vicky i ona sama mają tutaj taką w miarę długą rozmowę między sobą, tylko w momencie, kiedy przerywają walkę, to ta rozmowa nie dojdzie jeszcze raz do końca, bo tylko kiedy walczymy, to oni właśnie rozmawiają. Ale proszę, mamy tutaj też początki Vicky Vale właśnie, czyli tej jednej ze słynniejszych dziennikarzek z Gotham. No i proszę bardzo, póki co, młoda reporterka szukająca sprawy ma obsesję na punkcie Bruce'a Wayne'a i jego historii. No i tutaj też jej profil. Teraz patrzcie, mimo iż chcielibyśmy jej teraz... Ja bym chciał to otworzyć, im pomóc, to uwaga. Please, we don't want any trouble. Widzicie to? I to są cywile. To pokazuje, jak bardzo są to początki Batmana, gdzie on póki co jest tak naprawdę uważany nie jako
wiecie, ten mściciel, ten obrońca Gotham, tylko on jest uważany jako człowiek, który po prostu za maską eliminuje kolejne zagrożenia. That area of the floor is weak. I can use my explosive gel to break through. Właśnie na samym starcie Batman był uważany nie jako właśnie obrońca, tylko jako tak naprawdę ktoś, kto po prostu z cieni eliminuje kolejne zagrożenia na, powiedzmy, drodze do podboju półświatku Gotham. Explosive gel can blow a hole through this weak area. Tak, wiem. They say crime doesn't pay. Someone ought to check the good police commissioner's pockets, because they are lined with my money. And what have I got to show for, huh? My own men in the slammer? Not no more. Boom. No, tonight, we're making some changes. Some big changes. You're a dead man walking, Lowe! You heard the man. That's right, he's gonna kill Loeb tonight. About time Loeb got what he deserves. Hell yeah, it is. Hey, now listen up here. Black Mask let us out. So the way I see it, we owe him one. Let's clear this place of guards so he can make a clean escape. You could do that. Me? I'm out of here. Knocking over the first liquor store I see. You don't stand a chance on your own. We gotta stick together. Clear out the guards and then make a break for him. He ain't going alone. I'm going with him. Me too. I could use a drink. So this is where we part ways. Whoever's coming with me, I got the first round. Whoever's helping out Black Mask, good luck. See you never. No, do zobaczenia za chwilę w celi, chłopie. I didn't sign up to get my ass kicked. Kurde, prawie! Boże, nawet nie wiecie, jak dobrym opcją jest czasami użycie właśnie tego haka. Żeby się po prostu na drugą stronę mapy przeciągnąć i uniknąć na swój ciosów. Serio? Ej, użyłem kontru przecież. Teraz mnie akurat nie łapło. Nie ma! Co? Kurde, nie, czy była kontra? Dobra, teraz na pewno nie. Oj, dobra, moment! Kurde, jak lubię ten cios, on teraz wykonał. Ostatni? Ta, bo jest slow motion. Kurde, patrzcie. Głupia nieuwaga, jak prawie dałem się skosić, nie? That wall beside him is weak. If I can find a way in behind it, I can take him down safely. No, ten teraz kozaczy i tyle. Patrzcie, to jest taka fajna cela. Konkretnie cela człowieka kalendarza. No, troszkę wyżej kamerę. Jeszcze wyżej. To jest fajne, że nawet jeśli widzę takie coś, to nie muszę nawet używać, nie muszę samemu wybierać tego, tylko po prostu wystarczy dobrze kamerę obrócić i użyć szybkiego użycia gadżetu. Jezu, właśnie mogę, kurde, żelu jeszcze użyć szybkiego w trakcie walki. Kurde. Dobra. To nawet pomogło. Ale patrzę w ogóle, co jest z tym żelu, że nie? Że my stoimy tak blisko i nam się nie dzieje totalnie nic. To jest naprawdę dziwne. I need to depress both switches at around the same time to open that door. Możesz, a możesz po prostu szybko rzucić batarangami i tyle. W sumie, na upartego on byłby w stanie tak rzucić batarangiem, że on by się tak zakręcił, że on by wcisnął i batarang by sam uderzył w drugie, nie? Sir, what do we do about Lowe? Bring him in, bring him in. Widać, że Lowe to raczej nie skończy za dobrze. What's all this about, Sionis? Haven't I always come through for you? You may have, Gillian, but things have
changed. We're starting with a clean slate, and you're not on it. What are you talking about? I'm not on it? After all I've done for you. You can't do this! I'm the police commissioner, dammit! Show's over, boys. Jaki gaz oni tam wtłaczają, że on tak szybko padł? To mnie naprawdę ciekawi. Człowiek kalendarz, czyli Julian, czy tam Julian Gregory Day. Boże, to co on tam sobie wyciosał, te nazwy tych, nie? Znaczy wyciosał, nie wiem czy to jest tatuaż, czy to jest wykrojone i szczerze nie chcę wiedzieć. Tutaj szybciej opis dla was oraz jego, znaczy opis, notki na temat jego, na jego temat oraz właśnie profil. Idziemy dalej. I'm too late. Commissioner Loeb is dead. Black Mask has a lot to answer for. It's the Bat! We're never getting out of here! Never. Oh, I'm gonna hurt in the morning! Stary, nic mi nie zrobi. Tylko sobie musisz gadać. Dobra. Warto wykonywać te wszystkie walki nie obrywając, bo właśnie dostajemy za to więcej punktów doświadczenia. Zarówno w kwestii kombinacji, różnorodności i tak dalej. Właśnie na przykład teraz. Strażnik idealny. Dostałem chyba drugie tyle dostałem expa, ile dostałem za walkę. Tylko dlatego, że mnie właśnie nie oberwałem i miałem różnorodność w kombinacji. You wanted it smashed, so I smashed it. If it better be, or the next thing that gets smashed will be your face! No i proszę, mamy kartę z drona. The memory card is damaged, but I should be able to recover most of the data back at the Batcave. Powiedziałeś to tak, jakbyś w ogóle nie był w stanie tego zrobić, nie? Chłopie. Masz komputer, którego ja chciałbym mieć osobiście! I to w każdej wersji! Choć nie powiem, poletą z Arkham Knight, bo jest trochę bardziej kompaktowy. Lepsza! Najlepsza wersja i ten. I najmniej miejsca by zajmowała. Tak myślę. Jeśli ktoś jeszcze nie skumał, to jest killer krok, tylko... najwcześniej z tą swoją przemianą, powiedzmy. I caught your scent. I know I caught yours. Podobają mi się te płynne przejścia właśnie, jeśli chodzi o ten. To jego trzeba głównie rozwałką traktować. I robić uniki. Ogólnie wystarcza. A będzie, którym tak właśnie odbiera, no to... No! Dobrze. No, oberwałem typa niestety, no ale trudno się mówi. Aj. Teraz sobie mogę ich olać tak naprawdę, wystarczy tego, dlatego cały czas będę go bił. No i on... O właśnie, ten taki... rzutem sam tak naprawdę ich znokautuje. No, gdzie z tą paszą? Dobra. Właśnie piarze. Pięknie. Oj, proszę, prawie 0 HP. Oj. Okej, okay. Nie wiem kto się bardziej popisał teraz, ja czy on. Runik. Okej, miałem kontrę, więc byłem przez chwilę niewrażliwy. Wrażenie. Znowu jestem tego szarża, powiedzmy. No, dawaj. Jest! Udało się. W razie w, jeśli to sfejlujecie, to on w tym momencie... ugryzie was w rękę, no i zada troszeczkę obrażeń. Stary, to ci już nie wyszło 3 razy, a ty próbujesz to zrobić po raz 4? Wróć 2 razy, bo
trzech razy sztuka, jak to mówię. Ale innych przypadków. Where's he going? The boss of me is me. You want teeth? I want answers. You're the best thing, Mr. Thanks. Wait till Black Mask's assassins get through with you. What assassin? Whoever wins is gonna be famous and rich. At least we know he won't be ugly. Nie wiem, czemu te napisy po prostu były takie długie, bo w ogóle nie... Wiecie... Wiecie... Dobra, poczekaj do końca tej scenki. Po prostu mogę teraz, bo tam był taki fajny przelot. Tam powiedział tylko Black Mask said whoever wins the famous and rich. A tam ta pisa ktoś jeszcze dodał... Prawie... Cały akapit, który tam nie pojawił się w ogóle w tym zdaniu. No such thing as a Batman, eh? A kurde, lubię tego gościa. Jak on się nazywał? Nie wiem, jak Harvey chyba na imię miał. Nie pamiętam, nie? Nie pamiętam, jak miał nazwisko. Ale chyba Harvey na imię. Are you back for the night, sir? Or shall I warm up Christmas dinner? No. It's going to be a long night, Alfred. I just... ran into a human-shaped crocodile who told me Black Mask has hired assassins to kill me. Assassins, sir? As in more than one? That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile man? His name is Killer Croc. He's already behind bars. Oh, I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered. Tonight! They're all hired killers, the best in the business. Black Mask isn't messing around. Slade Wilson, Deathstroke. Former military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Garfield Linz, aka Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't be getting out of it. What the? Floyd Lawton, aka Deadshot. Freeze! Says here he's an expert sharpshooter. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. Street tough named Lester Baczynski. Calls himself Electrocutioner. Shocking. Shiva. Her skill is unmatched. Ten typ był obsalany, po co nie podej jej to podać, nie? As a hired killer. Is that Warden Joseph? Must be how Black Mask got inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. 8 assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone, make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. Drodzy, błąd się odstęka, bo w sumie nie 8, tylko już 7, bo jeden siedzi za, kratami. Sir, I may be stating the obvious here, but you do realize that since you and I are the only people who know the Batman's true identity, those assassins will all fail their mandate if you'd just spend the evening here. They'll put innocents in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. The Penguin. He's been tracking Black Mask. Its next waypoint was a rendezvous with Penguin's men at Jezebel Plaza. I'll make them talk.
Okay, jak widzicie, fajnie to było. Jakby coś. Sure, this is wise, sir. I know what I'm doing. Well, in case you change your mind and want to train tonight instead, I'll keep your training facility active. No ta treningowa to jest po prostu the właśnie. Is prepped and ready to take you to Jezebel Plaza, sir. To jest wejście po prostu właśnie do treningu. Trening bojowy, czyli właśnie ten trening Sanitas Alfreda, to jest po prostu wejście do trybu wyzwań. Ale wbrew pozorom, niektóre z tych wyzwań warto zrobić, bo to jest zawsze jakiś boost do expa. Więc okej, okay, mamy jeden punkt modyfikacji. Więc tak, główne elementy to są po prostu rzeczy, które mamy w domyśle. Te trzy rzeczy, to są rzeczy, te trzy kategorie mają rzeczy, które warto sobie wziąć. Pomocnicze to są po prostu walce niewidzialnego, do spotkań łowcy, no i walka w zwarciu, no to raczej da się domyślić, o co chodzi. Te 6 natomiast nie wykupujemy za punkt. Za punkt wykupujemy tutaj te pozostałe 7. Te 6 dostajemy za wykonanie właśnie wyzwań mrocznego rycerza. Tutaj natomiast wykupujemy kolejne rzeczy. Jak widać, jeszcze parę jest zablokowanych. Ale to oczywiście przyjdzie z fabułą. Tutaj atak z lodu szybującego. To jest naprawdę dobre, ale na start jednak, bo jak mówię, ja już grę przeszedłem i to wielokrotnie. Tym bardziej próbowałem robić to na trybie nocno, jak gdzie zanim w końcu przeszedłem ten tryb, to miałem chyba z dobre 5 podejść do gry, więc trochę ją poznałem. I najszybciej będę szedł w unik przed ostrzem oraz w kontrę krytyczną i specjalną premię do kombinacji. Im szybciej ulepszę walkę, tym lepiej dla mnie. Choć nie powiem, warto będzie też się skupić na tych oto wyzwaniach. One dopiero teraz są odblokowane, więc nie da się zrobić tego wcześniej. Ale na przykład wiem, że... Znaczy wiem, to wyzwanie pierwsze z tego najgorszego koszmaru akurat w trakcie fabuły się odblokuje, ale to dopiero w kolejnym odcinku, kiedy będziemy próbowali udać się do Jezebel Plaza. Szybuj przez te. Dobra, to jest akurat łatwe. Z kontry pięścią to też proste. Dobra, żeby ten trzeci level zrobić, to jest co? Szybko użyj batarangu w trakcie walki. Łatwo. Nożyk kombinacji razy 8. Spoko. Dalej. Zanurkuj pionowo przez ponad 25 metrów. Okej. Okay. Wykonaj ćwiczenia szybowania na poziomie podstawowym. Dobra. I co jest dalej? To jest fabularne. 3 ciche przemyt podczas jednego spotkania łowcy i ukończ spotkanie łowcy, unikając zauważenia przez wrogów. Wiecie, co mnie naprawdę irytuje? Fakt, że jakbym za jednym spotkaniem wykonał... Co to jeszcze dalej? Wybawę sanicznego, dobra, tego się nie da, ale te dwa na przykład, wykonałbym to i to, to jest niestety bardzo, ale to bardzo duża szansa na to, że te dwie, mimo iż zrobiłem dwie te opcje w jednym spotkaniu łowcy, to że nie zaliczą się te wyzwania po sobie. Jest na to bardzo duża szansa, mnie to osobiście wkurza, bo to jest naprawdę irytujące. No ale trudno. Ten detektyw na świecie to jest, tego nawet nie trzeba w ogóle sprawdzać, bo to po prostu zbieramy bazę danych, czyli po prostu wystarczy eksplorować. Choć według mnie na 15 poziom nie powinno być 66, tylko 100%. Żeby właśnie był full. Jest to też jakaś zachęta, żeby właśnie przejść to w 100% w ogóle całą grę. No ale trudno się mówi. Albo ktoś tego nie przemyślał, albo po prostu nie ten. Albo ktoś stwierdził, że zrobi to inaczej. Tutaj jeszcze możemy pogadać z Alfredem. Jest osobę telefonu, żeby pogadać. If you are serious about getting to Jezebel Plaza in time to find Penguin's men, you'll want to leave soon. Tak. Żeby pogadać z Alfredem na wszystkie takie ważniejsze tematy. I warto z nim rozmawiać za każdym razem, jak tylko coś ważniejszego fabularnie się dzieje. Na przykład właśnie teraz. I to jest rozmowa, którą ja pominąłem na początku gry i potem zastanawiałem się, jak to odblokować. I okazało się, że niestety, ale te rozmowy się nie... Sir, you'd better hurry if you're planning on getting to Jezebel Plaza before Penguin's men finish their... business. Tak. Się nie powtarzają. W sensie nie te ważniejsze. Trzeba w danym dobrym momencie fabularnym zagadać do Alfreda, żeby te rozmowy się odpaliły. A question, sir, if I may. How did Waylon Jones come to be the way he is? Atavism from the look of it. An unfortunate genetic mutation. Do you think the condition causes physical pain? Might that explain his rage? It goes deeper than that. Imagine growing up looking like he did. Children are cruel, Alfred. So are adults, sir. All part of the human condition, I suppose. We've a tendency to fear, often outright despise, that which is different.
A, but you already knew that. No i proszę, za darmo 4000 expa, nie? Jak pogadamy dalej, to już takie pierdółki tego będą szły. Look, sir, why not simply let these assassins fight it out among themselves? It would certainly shorten your to-do list. Alfred, they'd take out half of Gotham City in the process. I fear you've assumed too much responsibility. Only because no one else will. Za dużo nie dostajemy właśnie expa, ale możemy tak sobie pogadać z Alfredem od czasu do czasu. Ale patrzcie, jak to jest właśnie na początki, to widać właśnie, że... Tutaj patrzcie, wyrzutnia haków, nie? Czy tam lin w produkcji. Ale przez to, że Batuch to samemu tutaj projektuje, a nie ma jeszcze Lucius nie jest wtajemniczony, no to widać, że gadżety wolno się mu tutaj tworzą. Tutaj mamy Batkomputer. Mówię, no to jest takiego Batkomputera. Nie chciałbym mieć ten nowszy z Arkham Knight. Chętnie. Tu jak widać, proszę, mamy różne te. Tylko patrzcie. To jest co? Maroni. No, podejrzane. Całe takie tablice, kiedy to właśnie nasz ten sobie. Kiedy Batuch sobie tutaj właśnie jakieś sprawy prowadził. I tu jak widzicie. Bohaterski glinę ratuje 6 osób. A tak naprawdę ratował ich wszystkich Batman. Tego gość sobie przypisał zasługi, nie? Tutaj właśnie policja. Napisane policja. Odrzuca ingerencję Batmana w miasto. Czyli jakoś tak by to było. Tutaj ta trzecia to jest właśnie to, jak złapał człowieka kalendarza. No a tutaj mamy coś o czerwonym kapturze, którego z lore pewnie większość z was kojarzy. To w ogóle tu mi się podoba opis, że jak się oddalimy, to każda rzecz ma tutaj swój opis. Znaczy to Batkomputer, interfejs potężnego superkomputera, ponad 250 tysięcy rdzeni, 256-bitowych, 302, nie wiem co to jest PB, nie? W sensie nie wiem jak bardzo to jest wysoko, ale to jest w chuj. 300 plus eksaflopów wydajności, możliwość zdalnego rozszerzenia przez zewnętrzną chmurę obliczeniową Intech w przypadku większego zapotrzebowania na moc obliczeniową. A to jest jeszcze prototyp, ja nawet nie chcę myśleć jak, co to jest właśnie w... kolejnych tych. W kolejnych częściach to się rozbija. To jest pomieszczenie Batmana właśnie. Nie wiem, czy to mi pokaże na zaznaczeniu. Chyba nie. No ale tutaj wiadomo o co chodzi. Mogę po prostu zmieniać sobie stroje. Tylko nie wiem, czy mogę to robić na tym przejściu. W kampanii nowa gra plus po właśnie, po ukończeniu fabuły, więc... No, póki co jeszcze nie mam nic. Bo jak przejdę grę, no to się kilka serów odblokuje. No ale w trakcie gry też jakieś stroje będą dodawały. Ale to na razie zostawiamy. No i tutaj jeszcze mamy właśnie Batwing, szybki, niewielki samolot pionowego startu i lądowania, możliwość wykonywania samodzielnych lotów w ograniczonym zakresie, prędkość maksymalna 4,2 Macha i gotowy do akcji. Kurde, jeszcze lepszy był ten Batwing w Arkham Knight, bo tam coś było, że kilka machów zrobił, ale było chyba więcej, tak mi się wydaje. Tutaj mamy właśnie ten trening. Tylko ataki próbuję odpalić, czy to się zatyguje? Nie, ale to już powinno. Niskie pojazd bojowe, czyli Batmobil. Pancerz wytrzymuje bezpośrednie kolizje i ostrzał z broni małokalibrowej. Broń obezwładniająca. Ekranowanie umożliwia śledzenie termiczne i radarowe. Ograniczonym przyspieszeniem. 1200 km! Jak wątpię, że na godzinę, ale kurwa. 33,611 na kilometr? Dobra, nie wiem jak to rozumieć. No i obsługa techniczna w toku. W tej części Batmobilem nie jeździmy, ale widać, że to już bardziej przypomina Batmobil m.in. z Arkham City. Boże, z Arkham Asylum, gdzie widzimy po prostu Batmobil. Ta konsola, czyli właśnie odpalamy sobie tryb wyzwań. No i patrzcie, już na starcie mamy Deathstroke'a. To dzięki temu, że mam taką specjalną wersję, która umożliwia mi w właśnie trybach wyzwań granie zarówno jako Batman, jako Deathstroke. Też w różnych strojach, jeśli chodzi o samego Deathstroke'a. Batman się pojawiał oczywiście później, te wszystkie stroje i tak dalej, i tak dalej. Jeśli przechodzimy te mapy wyzwań, to poza nagraniem, też pewnie będę przechodził, bo nie powiem, lubię te wyzwania przechodzić, to przechodząc je, dostajemy co nieco expa, jeśli chodzi o właśnie normalną grę. I to jest naprawdę dobre, jeśli chce się farmić szybko punkty.
w przerwach międzyfabularnych, ale oczywiście zadania poboczne dają tych punktów najwięcej. Czasami nadają osobne modyfikacje sprzętu, ale to innym razem pokażę. Na razie jeszcze nie idziemy dalej, tym zajmie się w kolejnym materiale. Dobra, wiem. Tam jeszcze jest ambulatorium, ale to kiedy indziej może pokażę. Ale okej. Także ode mnie, póki co, w tym materiale to będzie tyle. My widzimy się w następnym, zagrajmy w Batman Arkham Origins. No i cóż. Zobaczymy, czy ta seria spodoba się wam tak jak i mnie. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!